Wszystkim witajcie na kanale Mario w nowym challenge'u. Dzisiaj robimy 24 godziny z psim patrolem. Teraz idziemy na siadanko, tak? Tak. Z marszankiem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie kolejny challenge. Napiszcie w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić następnym razem. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć nowych odcinków. Siema. Daj mu się nabić. Nie. Pijesz? Dosyć tak. Teraz ze Sky idziemy do sklepu. Z zabawkami. Może kupię jej jakąś przyjaciółkę. Dzień zaczęliśmy od niesamowitego wydarzenia, ale czekajcie do końca, żeby zobaczyć, gdzie byliśmy i kogo spotkaliśmy. Sky dzisiaj spędzi ze mną cały dzień. A teraz idziemy zamówić torcik dla Mikołaja na jego urodzinki. Biorę ze sobą Sky. Nie będzie tortu psiego patrola. W tamtym roku był, a teraz niestety nie. To dopiero początek, a już byłem w sklepie ze Sky, teraz zamawiamy tort i za chwilę czeka mnie wizyta u fryzjera, też ze Sky. A teraz do fryzjera! Sky sobie dzisiaj różowe włosy zrobi. Ma różowy kask i będzie miała zaraz różowe włosy. Nie? No bo fryzjera idzie. Do fryzjera, ze Sky. Dzień dobry. Jestem już u fryzjera. Wszędzie chodzę z dużą maskotką Sky i każdy się patrzy z niedowierzaniem, co ja z nią robię. Jak przechodziłam ulicą, to ludzie nawet machali do mnie samochodów. A teraz siedzę na fotelu i za chwilę będzie totalna przemiana moich włosów. Sky na razie nie jest przekonana co do malowania włosów, ale tak siedzę na fotelu, patrzę, a tutaj Sky ma pomalowaną czapkę. Ona chyba specjalnie to zrobiła. Albo ja ją niechcący maznęłam. Włosy już wyróżowione, teraz suszymy i czuję się rewelacyjnie ze świeżym kolorkiem. Ja już wyszłam z fryzjera. Włoski mam świeżo zrobione. Pięknie. Sky ze mną, zrobione włosy, a raczej czapkę. To się tutaj maźniała. Nie wiem, czy to ja maźniałam, czy nie. Nie wiem. Jest. Naprawdę jest zimno. A Irena pieszo. Moją Sky. Już w samochodzie. Udana, byliśmy też na super wydarzeniu z psim patrolem, ale to pokażę wam na sam koniec, żeby wam nie spoilerować. Czekajcie do końca, a zobaczycie, gdzie byliśmy. Szybka przebiórka. Biorę Sky i idziemy teraz zobaczyć choinki. Może Sky mi pomoże wybrać jakąś choinkę. Święta to szczur, więc trzeba zrobić świąteczne zakupy. Na przykład kupić choinkę. Kupujemy też ozdób świąteczny, to są bombki. Które ci się podobają, Sky? Na razie nic mi nie wpada w oko. Sky jest dzisiaj jakaś taka wąbówna. Hejo. W tym roku łańcuchy do mnie nie przemawiają. Sky, który ci się podoba? U, ale ładne. Ten mi bardziej pasuje. No to jakie ładne! To jaczek taki brokatowy. Sky, podoba ci się? Jej to się wszystko podoba. Kupujemy sobie jest. Musimy kupić jeszcze jakieś wieńce, ozdoby świąteczne. Tutaj są na przykład prawdziwe szyszki, też fajne. Obładowani jesteśmy. Ja wam nic nie chcę mówić, ale mnie ledwo widać. I że idziemy, gdzie idę. Mieliśmy wstąpić po mało zakupów, a wyszłam tak obładowana, że ledwo widzę, gdzie idę. Mariusz, masz gościa na wózku. O, zobacz, jaki ładny prezent. Spójrz, jak ładnie zapakowany. Tarczę dostajesz w gratisie. A Sky będziesz skanował? Nie, Sky nie ma paragonu. Nie... Trzeba ją nabić. Na kasę. Skanujemy, płacimy i lecimy dalej. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Cały bagażnik zapakowany? Sky też jest? Może zostaniesz. Co z domami popilujesz? Albo nie, dobra, chodź. Nie będę cię tutaj zostawiać. Zamykamy i jedziemy dalej. To jeszcze nie koniec trasy ze Sky. Sky. Polecam. No, czyli się zrobiły różowe do mnie, zobacz. Ma ślany. Przefarbowałam ją na różowo. A my z wielkim zapasem to Fifi. Jedziemy teraz do firmy karteczkami. Święta! Ta, ale to ciężkie, mam 4 kilo czekolady. Taka sytuacja. Pomocy. 4 kilo na jednej ręce, zobaczcie jaką mam mułę. Idę ze Sky do firmy. Zimno, dzisiaj jest minus 5. Prezenciki przygotowane, teraz je trzeba rozdać. 4 kg to pół. Jesteśmy już w trasie i jedziemy na przedstawienie z psim patrolem, psim patrol live. Wielki wyścig dzisiaj jest w Warszawie na Torwarze. Czekaliśmy już na te przedstawienie kilka miesięcy. 24 godziny z psim patrolem. Kogo masz? Sama, sala. A ja mam Skype. Mamy bardzo mało czasu. Jak zawsze na ostatnią chwilę. Na miejsce mamy 13 minut, 10 km, a jest 9:19. A przedstawienie nam się zaczyna o 10:00. Jak zawsze na sam początek, może zdążymy, a może nie. Stoimy w niemałym korku, jest kurdo. Tutaj mamy Torwar. Pewnie teraz będziemy stać i czekać. Jesteśmy już na miejscu. Tutaj, po prawej, Torwar. Aha, to nie to, bo to jest ten, stadion. To jest to. No tak, to jest stadion. A ja cały czas tutaj pokazuję na kamerze. Jestem na Torwarze. Gdzie jesteśmy? Teraz lecimy. Podążamy ze Sky, Chase'em i Marszalem na przedstawienie. Na całe szczęście udało nam się dotrzeć na czas. Jesteśmy już na Torwarze. Wchodzimy
Oczywiście skanujemy bilety i szukamy swojego miejsca. To na pewno będziesz ciepło. Chciał zdjęcie? Kierujemy już się na główną salę, ale obowiązkowy przystanek, czyli poszukujemy popcornu. Mikołaj bez popcornu nie da rady obejrzeć całego przedstawienia. Ja zresztą też. Gdzie popcorn? O, ja cię! Wow! Okay. Idziemy po popcorn, jak się znaczy, jest spektakl. Jest! W końcu znaleźliśmy, ale długa kolejka. Tu jest popcorn! Jest! Masz popcorn? Popcorn jest, więc możemy iść na przedstawienie. O, uważaj! Fajny plecak! Zobacz, Mikołaj! Cieplutko tutaj! Weszliśmy do środka i jestem zdziwiona, ponieważ sala jest naprawdę bardzo duża. Powoli wszystkie miejsca się zapełniają. My mamy miejsce bardzo blisko sceny, jest to czwarty rząd, więc będziemy wszystko bardzo dokładnie widzieć. O przedstawieniu dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu i bardzo na nie czekaliśmy. Jest to jedyne takie wydarzenie w Polsce. I musi być miejsce. My już na miejscach nie możemy się doczekać. Już się rozpoczyna, a po całym przedstawieniu mamy meet and greet. Mam na imię Raiden, bardzo się cieszę, że was widzę. Czy przyjechaliście spotkać się z kim patronem? Jesteście gotowi zobaczyć pieski? Świetnie, to zaczynamy. Przedstawienie właśnie się rozpoczyna, a to jest prawdziwy rajder. Szykujcie się na zaskoczenie, ponieważ właśnie na scenę wbiegły wielkie pieski. Ruszają oczami, buzią i skaczą i tańczą. Byłam przekonana, że to będzie wyglądało trochę inaczej, ale tutaj jestem mega zaskoczona. Te psy są wielkie. Jest Marshall, teraz przybieg tańczący Rumble był bardzo śmieszny. Jest też Chase oczywiście. Rocky pojawił się na scenie. Jeju, przytuliłabym się do tych piesków. Zuma, też śpiewająca i tańcząca. Mikołaj jest w niebo wzięty, siedzi z niedowierzaniem i wcina popcorn. I jest też moja słodka Sky. Mam taką samą, tylko dużo mniejszą. Chociaż taką też bym wzięła do domu. Jestem zachwycona całym przedstawieniem. O, stanąłeś mi na mapie. Aj, ci wybacz, chyba mnie trochę podniosło. Uwaga, ścigamy się. Babu, Marszala. Słonicie trochę, nie skręci mi się w głowie! Witam! Oto burmistrz bliskiej osady, dzigać się wszedłem tu! Wygram! O, proszę! Nie, wszystko jest przeciwnie do dobrze. Galeta zaczęła gonić robaka. Teraz nie może stamtąd zejść! O, nie! Siedzimy i czujemy się tak, jakbyśmy byli na tej bajce. Jest taka sama muzyka, sceneria, a pieski mówią bardzo podobnym głosem i nagle na scenę wjechały duże auta psiego patrolu i one naprawdę jeździły po tej scenie, nawet rajder ma swojego kłada. Już dawno nic mnie tak nie zaskoczyło, naprawdę. I jeszcze ta ruchoma sceneria, teraz wjechały taczki z dynią. Co my teraz zrobimy? A Chase podjada popcorn Mikołajowi. Była też farmerka Yumi, ale całe show skradła pani burmistrz. Zwichnęła nogę, a tak wywijała z tymi pomponami. Sceneria była dosłownie cudowna, a cała sala i praktycznie wszystkie miejsca były zapełnione. W trakcie przedstawienia była chwilka przerwy. Mikołaj poszedł szybko po piciu, a ja w tym czasie rozdałam zdjęcia, porozmawiałam z moimi widzami. I wracamy już na swoje miejsca, ponieważ zaraz przedstawienie będzie dalej trwać. Więc pomocy! Co się stało, kapitanie? Kapitan Turbot był mega śmieszny. O nie, wszystko cięte, zgubiłam podpowiedź! Albo mi się zdaje, albo widzę nas na dużym ekranie. Halo, tu jestem. Przedstawienie zbliża się do końca, ale to nie koniec atrakcji, ponieważ po przedstawieniu mamy meet and greet z psim patrolem. Już się nie możemy doczekać. Teraz wszyscy wstali, skaczą, klaszczą, cieszą się. A jeszcze go przedstawienie było naprawdę rewelacyjne. Poszłabym jeszcze nie jeden raz, ale z 5 razy. Mikołaj też jest zachwycony z tego wszystkiego, też zabrał się do tańca. I nawet moja Sky musiała dołączyć. Ja zresztą też. Jak już myślałam, że nic mnie nie zaskoczy, to wystrzeliły serpentyny i konfetti.
Takiej frajdy na przedstawieniu to ja już dawno nie miałam. Ej, nawet złapałam jedną. Mikołaj zresztą też. Co chcesz jeszcze raz? Chcesz iść na Psi Patrol, tak? Okej. Okay. Ale tutaj kolorowo. Idziemy do Psiego Patrolu, Miki. Kierujemy się teraz na Meet and Greet. No właśnie, idziemy zobaczyć. Idziemy ustać w kolejce na spotkanie z Psi Patrolami. Co tam? Chcesz wypuścić Chase'a? My piesi stoimy na Meet and Greet. Jest to 24 godziny z Psi Patrolem, więc spotkanie z pieskami jest idealne na ten challenge. Mamy już opaski, Mikołaja roznosi energię, dlatego biega od lewej do prawej. Do marszala! A na Meet and Greet można się było dostać tylko ze specjalnymi biletami, a tam, za tą kotarą, są pieski. Weź tatę za rączkę. Pewna doza nieśmiałości. Tak. Super! Zobacz. W końcu nadeszła nasza kolej, czekamy teraz na poteczki z pieskami. Do marszala i do Chase'a za chwilę. Mikołaj na początku był trochę nieśmiały, ale też już nie może się doczekać spotkania. Teraz w pośrodeczku, weź za rączkę. Wreszcie nadeszła ta chwila, poteczki z Psim Patrolem. Jest ogromny marszał, Chase, a teraz szybkie przytulanko. Dziękujemy. Ja też musiałam skorzystać z tej okazji. Szybka foteczka z marszałem i Chase'em. Do widzenia. Do widzenia. Jej, jak było, Mikołaj? Nasza przygoda z Psim Patrolem dobiegła końca. Dajcie znać w komentarzu, jaki challenge mamy zrobić następnym razem. A teraz się z Wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!